Kowalskiego. Jeszcze jedna szansa, strzał z gości prawą stroną boiska. Konstruowana akcja podopiecznych Franciszka Smudy. Bita piłka na bliższy słupek, strzał Muzyk instynktownie broni. Jeszcze jest szansa na zakończenie tej akcji, ale... Szczyka, Pisarczuk do tyłu w kierunku Cetnarskiego, jest Sasin, Sasin jeszcze do lewej strony, strzał, bramka 1-0, Górnik Łęczna prowadzi, 11 minuta gry i ładuje piłkę do siatki Filip Szewczyk, bardzo teraz ładnie, składnie zagrali piłkę. Ważnych ogniw, powiedzmy, należy zestawienia Górnika Łęczna, 22-latek, który... Znalazł Ciechanowski spod końcowej linii, no i następny strzał i bramka! Herman Ruiz! 24 minuta i mamy gola na 1-1 na stadionie przy ulicy Piłsudskiego. Herman Ruiz, numer 23, drugi mecz pod rząd z bramką tego piłkarza. Fantastyczna postawa. Jago Alves zmienił stronę Portugalczyk, teraz na lewej flance ten zawodnik, Ruiz. Tą wrzutkę jest strzał Kowalskiego. Lewą, prawą stroną boiska. Ciechanowski, tutaj jest zamieszanie, gdzie jest piłka, Hanslik! Tuż obok. Może przekraczać w każdym razie już Cetnarski. Piąty metr strzał oddany i to w tej sytuacji Ciechanowski, ale Hiszpan wybiera Ziętarskiego ustawionego w środku. 20 metrów do bramki, teraz Kita, Kita strzał! Przyszedł mu z pomocą Kita na 16 metr wyłożona piłka. Thiago Alves, ale był tyłem do bramki, no i spokojnie zabrał mu futbolówkę. Sasin, oj, teraz bezmyślne trochę wejście i wyraźnie przede wszystkim spóźnione Macieja Kony. To jest pierwsza roszada w zestawieniu Mariusza Pawlaka. Mikołaj Gabor z numerem 8, a boisk skocił się też w... walce o trzy ligowe punkty. Teraz strzał z dystansu. Teraz rozpoczęli grę od rzutu wolnego, ale jego zdaniem mogli już wcześniej się zachować lepiej. Teraz Agwan Papikian. Sędzia, gramy dalej. Lewą stroną rusza Mikołaj Gabor. Gabor, kolejny zawodnik Olimpii przewrócony, ale sędzia nadal wstrzymuje się z użyciem gwizdka. Strzał Hermana Ruiza zablokowany przez Pawła Sasina, a to oznacza, że będzie reakcja ze strony arbitra. Z autu dla Olimpii na piąty metr zagrana futbolówka. Strzał i boczna siatka. Szulco rogali Kita do końcowej linii, lewą nogą zagranie, ale wprost w ręce gracza pełniącego funkcję bramkarza w Górniku. A sędzia jednak cofa sytuację w miejsce, z którego zagrywał piłkę, posyłał ją w pole karne Przemysław Kita, dyktując rzut wolny dla Olimpii, pokazując drugą żółtą, w konsekwencji czerwoną kartkę Kity. Kita już w polu karnym. Kita trochę wyrzucony, ale jest pod bramką Rojka. Kita położył obrońcę na ziemi, położył bramkarza, czy odda strzał? Kita na prawą stronę, uderzenie, nie ma gola! Drużynie Mariusza Pawlaka, która teraz czuje pismo nosem, wie, że rywal gra w dziesiątkę, wie, że są na fali.
zawodnicy gospodarzy. No i będą próbowali to teraz wykorzystać. To też takie delikatne zamroczenie górniku. Strzały, bramka, przepiękne uderzenie z dystansu. Damian Ciechanowski, kapitan biało-zielonych, to on wyprowadza swój zespół w 67 minucie na prowadzenie. Ziętarski, rozrzucenie piłki, Ciechanowski i gol na 2-1. Fantastyczna. A plac gry opuści z numerem 17 Marcin Pigiel. A więc nie bawi się tutaj Franciszek Smuda. Przeprowadza ofensywę, swą akcję w kierunku bramki, gdzie stoi Patryk Rojek. Ziętarski do środka, do Gabora. Gabor przełożył na prawą nogę. Strzał i bramka! 3-1 Olimpia! Prowadzi w 75 minucie z górnikiem Łęczna. Mikołaj Gabor, to on pakuje piłkę do siatki. Jak mówiłem, dużo miał okazji po wejściu na boisko. Teraz Ziętarski przepuścił do Papikiana, Papikian na wolne pole, Gabor, Gabor! Ależ bramka! Fenomenalny strzał Mikołaja Gabora! I on może cieszyć się z dubletu w dzisiejszym spotkaniu. 78 minuta gry, Olimpia Górnik Łęczna 4-1. A na boisku z dziesiątką zameldował się Krys. Na boisku z numerem 17 pojawi się Mateusz Marzec Piłsudskiego. Olimpia Grudziądz 4, chociaż teraz Gabor, Gabor i co, i gol! I hat-trick Mikołaja Gabora, niesamowite wejście tegoż piłkarza. Fantastycznie, absolutnie, po raz kolejny zachował się w polu karnym rywala piłkarz z numerem 8. Spójrzmy, jak Grudziądzanie kolejną akcję lewym skrzydłem rozegrają, bo znów piłeczka chodzi jak marzenie. Gabor, Gabor, ależ dribbling fantastyczny tego gracza. Jeszcze piętą gdzieś zagrał do Fryca. Fryc z lewej strony w szesnastkę. Jest próba Ziętarskiego. Ziętarski gol! 6-1! Niesamowite! Co dzieje się w Grudziądzu? Kanonada Olimpii! 83 minuta. Robert Ziętarski, to on pakuje piłkę do siatki i znów w absolutną euforię wprowadza kibiców zespołu biało-zielonych. Jego miejsce z 14 Wachę Mniacakania. Ostatnia zmiana w zespole Górnika Łęczna. No nie, nie rozpocznie się. Jednak sędzia postanowił, że 90 minut zdecydowanie wystarczy.